Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Adrian. No to siódmy odcinek z serii Odpornika do Rolnika. Dzisiaj jesteśmy na mapie Stopka OV3 i będziemy sobie presować oto tym tutaj sprzętem. Jak już widzicie, jest ta płynność, więc możemy wsiadać do maszyny i robić to, co należy. Mamy do spresowania dzisiaj to tutaj pole. I jeszcze... o te tutaj. Więc dzisiaj mamy trochę roboty. Więc już bez zbędnego gadania chyba czas będzie ruszyć. Tutaj sobie już poprasowałem trochę, ale to tylko tak miarkowo. No, muszę sobie ściszyć. Okej, sobie tylko trójeczkę zrobię, żeby wiedzieć, ile mam do belki. Więc jest dzisiaj piątek, a ten odcinek będzie w sobotę dnia 22. Bo dzisiaj mam wolne, bo są te testy gimnazjalne w szkołach i nasza szkoła akurat pisze te testy w szkole i dlatego nikt nie mógł być w szkole, bo byłby ten hałas, nie? Co nie? Ale dla mnie to jest lepiej, bo przynajmniej jestem w domu. Mogę sobie coś ponagrywać. Bo ta prasa coś tu jest. Ale da się prasować. Więc kurde, już tydzień się przyzwyczaiłem do tego nowego komputera wreszcie. Super się gra na nim. Więc jest po prostu ekstra. Jakiś ciekawy temat do poruszania. Też patrzyłem sobie ostatnio statystyki na kanale, jest prawie 210 tysięcy wyświetleń i coraz bliżej 2300 subów, więc jest was coraz więcej już i myślę, że teraz ostatnio wrzuciłem dwa odcinki z CS-a i dzisiaj jak jest piątek, to też pojawi się jeszcze jeden, bo mam nagrane jeszcze dwa, czyli ten co będzie dzisiaj, czyli w piątek. I ten, co będzie, nie wiem kiedy, ale następne już postaram się, żeby były z głosem, chyba że tego CS-a będę nagrywał bez głosu, ale rzadziej. Nie, bez głosu, ale częściej, albo z głosem, ale rzadziej. Bo przeważnie jak sobie gram w CS-a, to wolę się skupić i no i tak mi te skupienie nic nie daje, ale no nie jestem zbyt dobrym graczem tej gry. Ale tak mi się wydaje, że do Eurotracka powinien być odcinki z głosem, więc chyba z tej gry będę nagrywał z głosem, a z CS-a będę po prostu puszczał wam jakąś nutkę. Bo znalazłem sobie bardzo fajne radio od pompownika i bardzo serdecznie polecam, bo ciekawe utwory tam się znajdują. Jeśli ktoś jest fascynatem takiej oto muzyki elektro albo techno, takie miksy, coś w tym stylu, to bardzo serdecznie polecam, link w opisie. Okej. Nie wiem czy... Nie, licznik belek jest w statystykach, więc chyba niepotrzebny mi żaden licznik, więc po prostu po zrobionej pracy sobie sprawdzę, ile tych belek tutaj zrobiłem. Naprawdę tym sprzętem bardzo fajnie mi się pracuje, a w ogóle nie, na tej mapie się gra świetnie. Bo ten save akurat mam 5 save'ów. 2 są do nagrywania, 3 są do gry, właściwie na 2 gram, bo na tym jeden sobie odpuściłem, więc chyba trzeba go usunąć. Gram sobie na góralach, taką luźny saveik, już mam ponad 20 godzin przegranych, bo trochę przez te święta się grało i na Eurofarms też sobie gram. Taki drugi save mam z Eurofarms, bo sobie tak gram trochę, tata też gra, bo też sobie lubi czasami pograć, jeśli ma trochę czasu. Bo przeważnie nie ma, bo ta praca i w ogóle człowiek zapracowany nie ma zbytnio czasu. Nawet chwilę sobie posiedzieć na przyjemności i te sprawy. Chyba będę musiał sobie zmienić skina belek. Tak nie podobają mi się te belki. Jest godzina 15. Już jest 15, więc... no już połowa dnia za nami, nie?
Tak mi się wydaje. Muszę jeszcze napisać do znajomych, jak tam im testy gimnazjalne poszły. Bo dzisiaj był język obcy. A przeważnie chyba wszyscy wybrali ten angielski. Jak za rok będę pisał, to prawdopodobnie wezmę sobie angielski. Bo z niemieckiego tak średnio. Tak ciężko mi coś napisać po niemiecku. Jakoś nie mogę zebrać zdań. Po prostu może dlatego, że niemiecki mam niecałe 2 lata. Bo w pierwszej gimnazjum miałem, teraz w drugiej mam. I tak po prostu ciężko mi się zebrać z tym językiem. Jestem przyzwyczajony do tego języka. Z angielskim bardziej częściej się spotykam w grach i w ogóle, a tak na niemieckim to... Niemiecki to ja tylko miałem w Camtasia Studio, jak sobie przestawiłem przez przypadek w instalacji, nie chciałem się odinstalowywać. Miałem Camtasia Studio po języku niemieckim. O, coś mi tutaj laguje, ta trawa mi tak laguje chyba, albo te drzewa tutaj. Coś mi się tutaj zlała tekstura. Dlatego... Nie, podczas nagrywania tych lagów nie ma. Ja w tym miejscu tylko mam, tak to nie mam w ogóle. Bo wszystko na maksa mam ustawione. Tak samo Euro Trucka mam na ultra. Counter Strike'a mam na średnie na razie, bo tak nawet mam, mogę po prostu grać na najwyższych, ale po co? Ja mogę sobie na średnich grać. To i tak mi tam grafika w tej grze jest niepotrzebna. Wystarczy, żeby strzelać dobrze i grać dobrze. Tą grafika nie ma nic do znaczenia. W takich grach tutaj symulacyjnych ta grafika spełnia swoje wymogi. Kurde, co jest z tym prasą. Ale dzisiaj takie fajne słowa używam, takie po prostu dojrzalsze, można tak powiedzieć. Po prostu tam ta grafika spełnia jakieś, na przykład w tej grze tutaj, jak można grać na niskich, to po prostu tej realności, tej gry tak po prostu nie widać. Bo ciężko się gra bez cieni, tak słabe zdjęcia się robi. No chyba, że też kiedyś grałem na niskich, więc wiem jak się gra, wiem jak to jest. Więc nikt mi nie powie, że nie wiem jak to jest i w ogóle. Więc tak mi się wydaje, że tak to powinno być. Że na przykład mam w Euro Trucku, mam na ultra i tamta grafika daje sobie radę, bo po prostu mile się gra na przykład na najwyższych ustawieniach. Po prostu ten teren jest tak urozmaicony, te drogi, w ogóle te wskaźniki na desce rozdzielczej. Po prostu są wyraźniejsze i łatwiejsze do odczytania. Nie muszę jeździć po prostu z tym panelem pomocy. Wyłączam sobie ten panel, mam po prostu nawigację w ciężarówce, bo po prostu nie chwaliłem się, ale kupiłem sobie ciężarówkę. Wziąłem sobie ten kredyt na 400 tysięcy, ale spokojnie. Teraz sobie jeszcze połączyłem konto do Euro Trucka, do World of Trucks. Tak mi się wydaje, że to dobrze powiedziałem. A po prostu sobie połączyłem im ta... Mam te zewnętrzne zamówienia, te dostawy. Więc po prostu teraz tam mi się gra wspaniale. Muszę podnieść ten... Kurde. Muszę sobie cofnąć. I wyrzucić tą belkę. Coś mi ta prasa skacze. Nie mam zielonego pojęcia. Okej. Okay. No już prawie kończymy te pole i jeszcze tamte. Jakiś ciekawszy temat jeszcze do poruszenia może. Nie wiem, zbytnio. Możecie mi tam powiedzieć, jak tam u was temperatura i warunki pogodowe, bo u mnie jest dzisiaj, bo ja mam tutaj od razu okno, mam biurko przy oknie, więc widzę, ile jest na termometrze, już wam mówię. Jest dokładnie 15 albo 10 stopni. Muszę to dobrze odczytać. Czekaj, teraz sobie wrzucę tą belkę, to przeczytam dokładnie. Jest, no 15 stopni jest u mnie. Ja mieszkam w Wielkopolsce, bardziej tak na środku, bo blisko Poznania. Więc w centralnej Wielkopolsce jakoś tam się znajduję, więc te warunki pogodowe aż takie zimne nie są. Jest temperatura znośna. A więc jest te 15 stopni, jest dosyć ciepło, już dzisiaj byłem, popracowałem sobie trochę na dworze. I jest fajna temperatura. Więc dzisiaj, w tym tygodniu, szybciej weekend się zaczął, w ogóle tylko na 2 dni do szkoły. Bo środa, czwartek, a dzisiaj wolne. Jak już mówiłem, za sprawą egzaminów gimnazjalnych. Za rok to, kurde, ja będę najstarszym rocznikiem w szkole, więc...
to będzie mnie czekało te egzaminy. Jestem ciekaw. A tam się nie martwię. Jak jest człowiek nauczony i się uczy, to po prostu nie ma takich problemów wtedy. Bo jak ktoś chce do jakiejś dobrej szkoły, to te egzaminy niestety w jakimś sensie po prostu sprawdzają twoją wiedzę. No i jakoś bym chciał dostać się do dobrej szkoły. Nie od razu do jakiegoś liceum ani nic, tylko po prostu tak bym chciał po prostu spełniać swój zawód. No i dosyć dobrze zarabiać, nie? Bo to po prostu pieniądze otwierają życie. Po prostu utrzymać rodzinę, na początek ją założyć, a po prostu też na początek, jak już pierwsze zarobki wejdą w gry, no tam YouTube'a nie liczę, bo tam są te bitne grosze, a po prostu jak będą te pierwsze zarobki w życiu, to wtedy i do rachunków się dołożyć i po prostu na wodę, no i ogólnie rachunki, prąd, gaz i w ogóle. Też do ocieplenia na zimę też się można dołożyć, wtedy ta dorosłość wkracza w etap życia, po prostu te pierwsze lata. Jak już tak się rozmawiało, na przykład rozmawiałem z moją taką pewną osobą, po prostu nie wiem, czy mogę zdradzić imię i nazwisko, ale lepiej nie. Rozmawiałem z pewną osobą i po prostu niedawno miała te 18 lat i tak ciężko się przestawić z tego życia takiego młodzieńczego, a no i tak na dorosłość się ciężko przestawić podobno. Ale jeśli ktoś jest tam dobrze poukładany i w ogóle, tam nic nie mam do rzeczy, tylko tak po prostu mówię, że jeśli... No, on po prostu tak ciężko po prostu... Niedawno się było jeszcze dzieckiem, a to już jest też dorosłym, więc... To już jest inna sprawa. Jeśli to trzeba będzie cofnąć tym sprzętem. Tak inaczej jest być dzieckiem, a dorosłym. Już trzeba pełne wymagania spełniać. Po prostu zaczyna się w ten taki inny etap, inne życie. Właściwie życie jest te same, nie? Bo jesteś w tej samej osobie, te same wykształcenie, te same poczucie humoru i w ogóle. Ale po prostu ten inny etap życia, tak z dzieciństwa na dorosłość. Ja po prostu wypowiadam się jako... No, jeszcze mi te 3 lata brakują. 3? Nie, 3, 4? Nie, 3. 15 lat będę miał w czerwcu. Więc po prostu, ale co ja mogę się wypowiadać? Myślę tak, po prostu z mojego punktu widzenia tak to wygląda. A czekaj, to ja się dzisiaj rozgadałem, naprawdę. Te dwa pola, jeszcze tamte już nie jest takie duże. No trochę z tego pola będzie, Belek. Tak samo i z tego. Tu jeszcze tylko trzy lusy razem z tym, co jadę. Więc... Easy. Nawet sobie sprawdzę, ile miałem belek z tego pola. Bo nawet nie wiem. Po prostu jakoś nie będę chodził po prostu za każdą belkę i liczył. Ile tutaj jest belek, a ile tutaj jest belek. Kurde, żeby tak mi się dobrze wjechało. A nie, dobra, pojadę sobie tak. Tutaj wolniej, żeby o tą belkę nie zahaczyć. Myślę, że... Bo dzisiaj pierwszy raz do nowego komputera podłączyłem sobie mikrofon. Ten stary, co mam, będę musiał sobie kupić. I słuchawki, i nowy mikrofon. Myślę, że i będą dźwięki z gry słychać, bo podłączyłem sobie głośniki. I tak myślę, sobie myślę. Myślę, że to będzie jakoś spełniać swoje wymagania i... Będzie działało poprawnie wszystko. Dobra, sobie podniosę podbierak. O, tutaj sobie opuszczę i ostatni lusik. I tak belki już nie będzie tutaj z tego pola. Ale po prostu wszystko sobie pozbieram tak dokładnie. Te mniejsze mijaki, to tutaj tak z tego nic nie będzie. Okej, wyłączę sobie prasę. Na razie sobie opuszczę ją. Wyłączyłem, dobra. Silnik sobie zgasiłem. Wszystko sprasowałem. O, wszystko jest sprasowane, więc może sobie sprawdzić statystyki. Belek 15. Świetnie. Ja sobie zrobię jakąś miniaturkę, ale to w międzyczasie, bo
nie muszę się już przejmować bandicamem, na razie nagrywam OBS-em. Po prostu nie będę wydawał na razie pieniędzy na program do nagrywania, po prostu będę sobie na razie nagrywał OBS-em. Właściwie to po odbiorach mogłem podnieść. No myślę, że na tamtym polu sobie jakąś miniaturkę strzelę. Dobra, sobie włączę ten pomad, sobie pojadę myszką. Oj kurde, tutaj trebelki uciekły poza pole, na drogę. Myślę, że w następnym odcinku z tej serii będziemy sobie zbierać te belki. Kurde, będę musiał sobie skołować te widły, co brały dwie naraz. Tak automatycznie, bo jakoś nie mam cierpliwości do układania belek. Bo tak to samo zbierające ich chyba jeszcze nie widziałem. Dobra, tutaj od razu w poprzeczniak. O, i będzie belka. Świetnie się zaczyna, od razu z belką. Okej. Okay. Mi się teraz z 15 do 17 te klawisze się zmieniły i teraz te wyrzucanie belek kiedyś było na O, pamiętam, a teraz jest na Y. Dobra, w kabinie się jakoś lepiej jeździ. O kurde, tak zera ciężko pod tę górkę. A przynajmniej będzie mi lepiej nawrócić tutaj na prawo, od razu w ten pokos. Kurde, źle się zabrałem, bo ominę. Na pewno ominę. Kurde. A jednak nie. To jednak dobrze się tutaj wyrobiłem. No to ekstra. No jednak mi ta trawa tak chyba laguje. Tak mi się wydaje. Mam tą gęstość trawy na maksa ustawioną mi. Ten skin może mi tak lagować. Ale szczerze nie jest źle, wszystko jest płynnie, wchodzi. Okej, okay. Teraz jeszcze raz tutaj sobie wjadę. No, ta trawa mi tak laguje. Chyba będę musiał zmienić tą teksturę. Tak na swoje potrzeby. Bo tekstury się łatwo zmienia, tak samo belek sobie będę sobie... Muszę sobie zmienić. Ciężko, idzie ta maszyna. No nie mam już żadnego tematu ciekawego już. Teraz możemy sobie nagrywać dłuższe odcinki, bo renderowanie to już nie problem. Teraz już mnie gorzej jest z wrzucaniem niż z renderowaniem, bo będę musiał zakupić coś takiego jak router. I wtedy sprawa się rozjaśni, bo i będę miał internet na kompie, na drugim kompie, na telefonie i na Xboxie. Do Xboxa sobie podłączę, wtedy będzie można podłączyć też do Windowsa 10, bo jest coś takiego. I wtedy będzie można coś nagrać, też jakąś FIFA. Mam WWE 2K17 i to są wszystkie gry, które posiadam na Xboxach. Wtedy będzie można też zagrać może z jakimiś ludźmi, sobie kogoś zaproszę, albo cokolwiek. Więc myślę nad totalnym rozwojem kanału, po prostu dążę do czegoś po prostu. Aha, mój brat stał, już biegnie tutaj do mnie. On tutaj biegnie. A, to jego godzina, bo jak on idzie spać o 12, to do tej 15 zawsze śpi i... Bo jak ja zawsze o 15 wstaję, bo ja zawsze przychodzę do szkoły, to już mnie wita przed drzwiami i tak się żyje. Cześć Karol! Cześć, wyspałeś się? No, teraz ci nie odpowie, bo nie, on jeszcze nie umie mówić. No ale kiedyś to przyjdzie i... Jak zacznie mówić, to już nie będzie końca. Tak mi się wydaje, bo te małe dzieci jak zaczną mówić, to zawsze jest jakaś radość w domu. Przynajmniej ja tak się cieszę, że mam brata. Nie wyobrażałbym sobie, żeby tak
do końca życia być tak no po prostu być sam, tak, nie mieć rodzeństwa. To taka pociecha mała i na razie mała, bo później jak dorośnie, to będzie coraz gorzej. Aha, pełno już, super. Kurde no, muszę jakoś to wyprostować. Dobra, teraz ją wyrzucę. I po co biegasz po tym łóżku? Przed chwilą mnie pościeliłem, a ty już biegasz po nim. Zły jesteś. Niegrzeczny. Coraz gorzej z tobą. Jeszcze katar masz i co? I smarkasz tutaj co chwilę. No tak. Kurde, teraz będę więcej z bratem rozmawiał niż z wami, ale ja nie mam już ciekawszych tematów do poruszenia na tym odcinku. No, baba. Gdzie masz babę? Nie ma baby. Baba gdzieś indziej jest. Ja będę musiał sobie cofnąć. Fortima, Krone. Nawet was nie oprowadzałem, jakie maszyny mam tutaj na razie. Ale to tam kiedy indziej będzie na to pora. Na koniec sezonu może. Coś tam wam oprowadzę po gospodarstwie, a tak to jakoś mi się nie chce. Jest robota tutaj i na tym pozostaniemy. Trzeba pracować, żeby się czegoś dorobić. No tak, Karol. Oj, kasielek masz. Kto ma kaszel? No, już tam rozmawiasz po swojemu, no. No tak. O, tędy sobie pojedziemy. O, trochę jeszcze zostało. Dobre 5 minut roboty i koniec odcinka. A dobra, nawet jeszcze nie 5 minut. Dobre 2-3 belki. A może i więcej. A ty, Karol, co tam robisz? Czemu leżysz sam? Cio taki smutny. Co taki smutny, Karol? Chciałbyś iść na dwór, nie? Ale chory jestem. No tak. Ale niestety nie możesz iść na dwór. Jesteś chory. No widzisz, jak kaszlesz? Syropek dostaniesz. Syropek? No tak. Nie, tylko tak. A chcesz być zdrowy czy chory? Jak będziesz chory, no to nie pójdziesz na dwór. Oj, 15:18 już, kurde, jak ten czas szybko leci. Wszystko, co dobre, szybko się kończy na dworze, jak mam coś robić, to tak czas długo leci. Jak sobie gram, to już tak szybko. O, jak się ziewa. I po co tak szybko wstałeś? Mogłeś jeszcze spać sobie. Przecież nikt cię nie budzi. Śpisz na drugim końcu domu i jeszcze słyszysz, jak rozmawiam. Ładnie tam się wzięło? Dobra, tamto. Te omijaki to tam wejdą w glebę przy orce i... Na razie bida. Tylko 3 albo 4 pola mam. Jedno to kukurydza jest chyba. Tam nawet nie wiem, jak to tam wygląda. A, jedna to ziemniaki są. Tam sobie kopałem trochę. Się bawiłem ogólnie.
No i po robocie. DVI. Jedziemy na gospodarstwo. I tak się kończy moja przygoda ze żniwami i pracami. I po żniwach. Kurde. Tak to szybko zeszło. Dosyć dużo odcinków było ze żniw. Teraz będą tylko zbieranie belek, tak będzie mi się kojarzyć ze żniwami. I to wszystko. Kurde, tutaj rolnicy jeszcze nawet nie powschodziło. No niestety. Moje mućki muszą coś dostać do jedzenia, więc w następnym odcinku będzie zbieranie belek i trochę im tam słomy dam, żeby coś tam pościelić i w ogóle. A w następnym, czyli będzie to 9. odcinek, będzie po prostu sianokosy zacznę. Więc dzięki, że oglądałeś ten odcinek. Zostań i zostaw suba, łapkę w górę, jeśli ci się podobało. Po prostu zapraszam na kolejne odcinki. Trzymaj się, cześć!